Powiem wam, że stała się niedawno rzecz miła, ciekawa i fajna i trochę zaskakująca, bo się tego nie spodziewałem, robiąc materiały po polsku. A mianowicie, pierwszy raz w historii tego kanału odezwał się do mnie zespół z tak zwanej zagranicy, a dokładnie z Czech, Trigonum Mortis, i zapytali, czy mam ochotę zrecenzować ich debiutancki album. No to głupio by było powiedzieć nie, więc powiedziałem tak. No a wy swego czasu narzekaliście, że za mało tutaj jest death metalu, tylko sam black i black. No to też nie jestem asertywny i też mówię tak, bo Trigonum Mortis z Czech gra death metal. Zdarza się zespołowi wejść w szybkie tempa, ale jednak w większości przypadków to jednak są średnie tempa. Można by rzec, że Trigonum Mortis nie gra super takiego, wiecie, czystego do zaszufladkowania death metalu, choć można powiedzieć, że gra raczej klasycznie, jeśli chodzi o death metal, bez jakichś takich udziwnień. Udziwnienia były ostatnio w Decapitated i są od dawna, więc to absolutnie nie jest takie granie jak Decapitated, zresztą sami słyszycie, bardziej klasyczne, ale jednocześnie tak jak nie przepadam za samym takim sztucznym szufladkowaniem, bo to nie zawsze ma sens, no to tutaj można powiedzieć, że momentami ta muzyka jest taka troszeczkę zblekowana, ale nie zblekowana muzycznie, muzyka nie zblekowana muzycznie, wokalnie. Mianowicie chodzi o to, że wokalista nie growluje cały czas nisko, ale raz na jakiś czas wchodzi na wyższe rejestry, takie bardziej black metalowe. Czy to jest zblekowany death metal? Nie, nie sądzę, ale takie smaczki jak najbardziej na plus, z tego względu, że przesłuchując całą płytę, nie ma się wrażenia, że ten wokal jest jednostajny. To jest dla mnie ważne, bo kiedy wokal jest bardzo jednostajny i w kółko taki sam, nawet jak jest zajebisty, świetnie odśpiewany, oddarty, odwydzierany, zrobiony, no to jednak jak jest monotonny, no to nudzi. A tutaj absolutnie nie można powiedzieć, że był monotonny. Nie jest to, wiecie, jakieś tam wydziwianie na maksa, ale jednak dobrze to rozegrane, dobry balans między różnymi partiami, rejestrami wokalnymi, spoko. Chłopaki z Czech może faktycznie na tym debiucie nie robią nic takiego, wiecie, odkrywczego i jakiegoś takiego bardzo technicznego, wysublimowanego i nowoczesnego czy odkrywczego, ale jednocześnie bardzo mocno czuć, że oni wiedzą, co chcą grać, wiedzą, co im gra w czarnych sercach i duszach i dobrze się w tym czują, a jak się słucha dużo muzyki, to czasami część osób, tak mi się wydaje, że ja potrafię usłyszeć, odczuć, czy coś jest szczere, czy wiecie, skok na kasę i robione pod publiczkę. Absolutnie nie jest pod publiczkę, jest takie szczere. Podoba mi się na tym albumie brzmienie, jak na debiut szczególnie, bo ktoś tam dobrze pokręcił tak zwanymi gałami, żeby to brzmiało soczyście, mocno, siarczyście. Było odpowiednio selektywne, ale jednocześnie nie takie, wiecie, szpitalno, sterylne, sztuczne. Bardziej raczej naturalne, nie jakoś przesadnie mocno, ale ten balans został zachowany i dobrze się tego słucha. Kiedy trzeba, to gitary grają pierwsze skrzypce i są mięsiste, ale nie znaczy wcale, że przykrywają pozostałe instrumenty, więc te poziomy głośności zostały bardzo dobrze tutaj rozłożone, co jednak czasami w death metalu zdarza się zupełnie odwrotnie, że coś jest z przodu, a coś za bardzo z tyłu, albo wokal przykrywa wszystko, albo perkusja przykrywa wszystko, albo gitary są za głośno. Tu jest jak najbardziej wyważone. Mówię o tym dlatego, że
zwróciło to moją uwagę już na samym początku i soundowo, dźwiękowo dobrze mi to siadło i dobrze buja. Wspomniałem o tym, że są tutaj przede wszystkim średnie tempa, ale powiem Wam, że zespół bardziej przypada mi do gustów tych szybszych, jak na przykład tutaj w numerze 8. I jestem bardzo ciekawy, czy w którą raczej stronę pójdą, czy będą się trzymać takiego rozłożenia sił, że bardziej średnie tempa i trochę szybkich, czy w ogóle zrezygnują z tych szybkich, czy raczej pójdą przede wszystkim szybkie. No ja bym trzymał kciuki, żeby jednak przede wszystkim te szybkie, bo one mi jakoś tak dużo lepiej siadły. Jeszcze tutaj wrócę do tego blekowania tej muzyki, bo są te fragmenty, tak jak na przykład w numerze 6, gdzie na samym początku wydawało mi się, że w ogóle tutaj będzie black metalowy numer, taki totalnie oderwany od death metalu, a jednak potem się okazało, że to były tylko fragmenty, więc może stąd wynika też na Metal Archives, że ten black tam się pojawił przy tej rozpisce szufladek, które, umówmy się, tam czasami są mocno chybione albo takie mocno naciągane, no i plus te wokale. Dobra, można było to tak nazwać, że jest taki troszeczkę zblekowany, ale nie w ten sposób, który mógłby się wydawać, taki dissectionowy czy watajnowy, gdzie tam inne są zupełnie proporcje. Tutaj są death metalowe proporcje, tam są bardziej black metalowe. Trudno powiedzieć, żeby Czesi na swoim debiucie grali jakoś specjalnie oryginalnie, ale nie uważam tego za zarzut. Nie każdy, tak jak wielokrotnie powtarzam, musi być mistrzem oryginalności i świeżości. Dla mnie jest ważne, żeby czuć od muzyki to, że jest grana z serducha. Ta zdecydowanie jest grana z serducha. Chłopaki wiedzą, co chcą grać, mieli plan na ten album, wiedzieli, jak ten plan wykonać. No i powstało właśnie to wydawnictwo. Okładeczka, proszę bardzo. Z tyłu jakiś demon, z przodu w sumie też. A jeszcze muszę przekręcić płytę. A widzicie, jakie niespodzianki. Pyk, kolorystyka taka baśniowa mocno. Nie są to straszne obrazy, ale spoko, podoba mi się. Coś strasznie duża, strasznie duży font tutaj z tyłu. Ale niestety jest też minus tego wydawnictwa, mianowicie jest bardzo skromnie wydane. O, proszę, zdjęcie zespołu na koncercie i tyle. Nie ma tekstów we wkładce, wkładka jest w sumie taka bardzo symboliczna. No rozumiem, że to wydawnictwo pierwsze, budżet nie był taki duży, żeby tutaj, wiecie, stukam w ten mikrofon cały czas. Budżet nie był na tyle duży, żeby tutaj czarować i ładować hajsy bardzo mocne w jakieś takie poligraficzne klimaty. Spoko to wygląda, pokazuję. Ja w ogóle lubię, jak zauważyliście, pokazywać płyty, bo dla wielu osób też postawienie płyty na półce jest istotne i to, jak ona wygląda. Dla mnie również. Też napiszcie w komentarzach, czy również dla Was. Słuchajcie, czy polecam? No, powiem Wam tak. Nic się nie stanie, jak tego nie posłuchacie za 5 minut, ale rzućcie sobie uchem, bo to jest taki zespół, który prawdopodobnie w najbliższym roku czy dwóch nie wybije się na scenie, chociaż może w Czechach jest już gwiazdą. Jak znacie czeską scenę death metalową i macie tam na przykład jakichś znajomych, to możecie zapytać, czy znają Trigonum Mortis, bo może to jest, wiecie, taka podziemna gwiazda, a ja jestem ignorantem i
I w ogóle ich nie znałem wcześniej, no bo nie znałem. Natomiast warto tego posłuchać. Sami słyszeliście, jakie są fragmenty muzyki, więc ci, co mieli być zachęceni, to zostali na pewno zachęceni. Ci, którzy stwierdzą, że to nie dla nich granie, to nie posłuchają. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się przy okazji następnego materiału. Oczywiście moje social media na ekranie, przycisk subskrypcji na dole. Zachęcam do wciśnięcia. Powiem tak, jak pisze Łukasz Orbitowski. Wciśnijcie, jeśli macie ochotę. Widzimy się niedługo. Na razie.